Witam wszystkich oglądających. Mamy dzisiaj zabytkowy kościół. Zabytkowy kościół. Święta Anno, opiekuj się nami. Herb na wejściu. O, zobaczcie, jaki fajny kościół. Naprawdę, zaraz zobaczymy, z którego roku i tak dalej. Opis, mur, takie baszty, takie te wieżyczki po bokach. O, zobaczcie. I teraz tu święty jeden, tam święty drugi. Wchodzimy na dziedziniec. Tam zobaczcie, jaka wieża. Historia kościoła, zobaczcie, 1620 rok. Ojców Franciszkanów w Smardzewicach. Wiecie, głównie nazywała się Święta Anna, Matka Najświętsza. Przeczytajcie sobie. W 1639 biskup Maciej Łubiński powierzał opiekę nad tym miejscem Franciszkanom. Konwentualny z Piotrkowa Trybunalskiego, który funduje drewniany klasztor. Biskup Maciej Łubiński, później prymas itd. 18 wiek. Jaki obraz. Obraz będzie w środku. To XIX wiek. W 2025 jubileusz 250-lecia organowania parafii z Smardzewic będzie.
Także zobaczcie sobie, jak to wygląda. Byliśmy w środku na mszy chwilowo. Teraz jesteśmy na zewnątrz. Oglądamy otoczenie kościoła. Widzicie Józefa Makowskiego, tutaj spoczywają zwłoki oficera z czasów Kościuszki, zmarłego w 1828 roku. Prosi o westchnienie do Boga. Kładzie ten pomnik przywiązana córka. Spójrzcie sami, z 1819 wieku. Tu jeszcze taka historia, dom, tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Katarzyny Markowskiej, czyli najlepszej matce Ignacy Makowski, czyli sami przeczytajcie. I tu z tej strony i teraz z tej strony. Oczywiście słyszymy ładny głos kobiecy, który pasuje akurat nam do tego pomnika. Teraz spojrzenie na kościół z tej strony elewacji. Tutaj wieża na kościele. Na tym placu odbywa się remont. Widać budowlany, kościół jest odnawiany i całe tutaj otoczenie kościoła. Widzimy wejście do dzwonnicy, tu widać dzwon i tam wyżej następny będzie, tylko go nie widać. Przy większych świętach dzwony są pewno uruchamiane. Teraz widzicie te boczne wieżyczki wkoło murów. Także są w tym kościele zakonnicy dalej. W kościele świętej Anny. Prace budowlane. Widzicie, tutaj wszystko odnawiane, prawdopodobnie stary mur, widzicie? Oczywiście mur XV-wieczny, z 1600 tam któregoś roku. Oryginalny mur, który się zachował. Widzicie cegłę? To wszystko będzie odnawiane prawdopodobnie. O, zobaczcie sobie. Tu części dachówki nawet w tym murze są, te kawałeczki, no zobaczcie, jakieś takie kształtne, to są z 1600 roku. O, wszystko w ten mur poszło. No na górze też są te dachówki, które chyba częściowo spadają. No tam jest otynkowane, to oryginale tak nie było.
Natomiast czy było tynkowany, nie wiem. Tego nie powiem wam. Popękany. Znaczy tutaj wszystko odleciało. I widzimy strukturę tego muru, prawda? Taka cegła z kamienia, ze wszystkiego co było, widzicie. Jest wszystko łączone razem. Wszystko. To co było pod ręką. To jakieś takie płyty. Nie wiem czy to płyty nagrobne, prawdopodobnież tak. Tutaj coś jest nawet na tym położone. Jest pęknięta ta płyta. Są napisy na niej. Ale nie wiem. Cóż to jest. Jest to historia. Tamta część jest mieszkalna. Oczywiście zakonników, księży i tak dalej. Tutaj zobaczcie, będzie to tak odnowione. Prawdopodobnie ja bym wolał zachować tą starą strukturę, a to będzie tak jak tutaj, widzicie, otynkowane ładnie. No, mam okazję pokazać wam, jak to wyglądało. W oryginale. Przed otynkowaniem. Prawdopodobnież był on otynkowany. Patrzcie do góry, wszystko jest porobione. Strasznie dzisiaj wieje, także od razu mówię, że może mi częściowo nie być słychać. Wszystko jest tu porobione, jak widzicie. No, tak jak tutaj. Ta część cała już jest zrobiona, natomiast tamta część jeszcze do wykonania. Mieliście okazję zobaczyć, jak wyglądały mury, z czego były wykonane. Teraz już idziemy do wejścia. Zupełnie z zewnętrznej strony wam to pokażę. Tam jest wejście przy tej małej wieżyczce na wprost. Narożnej. Zresztą z każdej strony. W tamtej też tam jest, są tam drzwi przy tamtej wieżyczce. Bo to jest taki prostokąt. Przy każdej jest wejście. Oddzielne. No, tamta część już jest mieszkana przez księży i zakonników. No i zobaczcie, skąd pozyskane środki. Dobrze, idziemy teraz dalej, tam nie będziemy wchodzić, bo to i tutaj macie też tą wieżyczkę, też tam są, też jest oczywiście, są drzwi wejściowe. Dobra. Pokażę wam na zewnątrz jeszcze. Obejdziemy tam mury. Tu jeszcze taki fajny park jest. Nie będziemy chodzić z tamtej strony, ale przejdziemy tutaj. Tam jest jeszcze, gdzie widzę Matka Boska po środku. Pomnik ładnie wystrzyżony.